Jezus swoją matkę pozostawi. Byś w tym życiu miał do kogo iść, ona słoną wielką cię otoczy. Jeśli nie zwykając pójdziesz. Moi drodzy, do wymarszu pielgrzymki został niecały miesiąc, więc już niewiele czasu. Przygotowania są bardzo intensywne, ale spieszę poinformować Was o kilku ważnych rzeczach, które w tym roku zaistnieją na pielgrzymce. Pierwsza sprawa to zapisy na pielgrzymkę. W tym roku będą wyglądały troszkę inaczej. Mianowicie każdy, kto zechce wyruszyć na szlak, powinien wejść na stronę internetową naszej pielgrzymki i tam ściągnąć kartę zapisu. Wypełnioną tą kartę zapisu zanieść do parafii. Na tej podstawie też otrzymacie legitymację pielgrzyma i znaczek i z tą legitymacją oddacie też bagaż. Wszelkie informacje na ten temat znajdziecie na naszej stronie internetowej. Druga kwestia to też z radością informuję, że powstało już stowarzyszenie Piesza Pielgrzymka Łomżyńska. Jesteśmy zarejestrowani w sądzie. Również na stronach internetowych będziecie mogli znaleźć numer konta tego stowarzyszenia. Dzięki temu można też wesprzeć materialnie nasze dzieło pielgrzymowania. Jeśli chodzi o samą strukturę pielgrzymki, to w tym roku też nastąpi pewna zmiana. Otóż, jak wiecie, do tej pory było 5 grup regionalnych. I tak będzie też na samym początku pielgrzymki, ale od miejscowości Brok grupa z Ostrowi, grupa srebrna i grupa niebieska z Zambrowa połączą się i już od Broku będą szły jako jedna grupa niebiesko-srebrna. Podyktowane to jest między innymi tym, że tych pielgrzymów, zwłaszcza z Zambrowa, jest coraz mniej i chcemy to też logistycznie usprawnić. Dlatego tym podyktowana jest właśnie ta zmiana, ale myślę, że Ostrów i Zambrów były zawsze zaprzyjaźnione, więc będą szły razem bardzo pięknie ku Matce Bożej w jednej grupie. Zapraszamy Was do zajrzenia na stronę internetową, tam wszelkie dane właśnie w zakładce zapisy, a także wszelkie dane o stowarzyszeniu i o tych zmianach, które chcemy w tym roku wprowadzić. Pozdrawiam Was gorąco i zapraszam do udziału pielgrzymce.